Jak wiemy, 10 czerwca Erling Haaland zagra w swoim pierwszym finale Ligi Mistrzów, więc być może jest to ostatni moment, aby tego typu filmik stworzyć. I zobaczymy, czy według FIFA jako pierwszy Ligę Mistrzów zdobędzie właśnie sympatyczny Norwek, czy wojowniczy żółw ninja z Francji. W pierwszym sezonie panowie, jak widzimy, spotkali się w 1/8 finału. Manchester City w tym spotkaniu okazał się drużyną gorszą. PSG w 2 meczu wygrało 2-4. Następnie w ćwierćfinale PSG przeszło swojego kolegę, można powiedzieć, z Ligi Olympique Marseille 5-1 w półfinale. Ajax Amsterdam ledwo został pokonany i mamy finał FC Barcelona kontra PSG. No i Kylian Mbappé już w pierwszym sezonie w tym pojedynku okazał się lepszy od Erlinga Haalanda. No i na ten moment filmik mógłbym już zakończyć, ale przesymulujemy jeszcze dwa następne sezony. Sezon drugi, nie spodziewałem się, że będę rozpoczynać od fazy grupowej. Manchester City zajął dopiero trzecie miejsce. Więc przechodzimy do PSG, które w 1/8 wygrało z Chelsea 5-3. Następnie Atletico Madryt 4-0. Ćwierćfinale, półfinał, FC Porto 4-2. No i będziemy mieć znów portugalską potyczkę PSG, ale tym razem w finale. No i mamy drugi raz z rzędu wygraną Ligę Mistrzów przez Kyliana Mbappé. No i nawet jakbyśmy uznali, że ten poprzedni sezon to była kwestia przypadku, no to sezon drugi nam pokazuje, że nie, po prostu w FIFA Kylian Mbappé i jego PSG jest naprawdę, naprawdę mocne. Zostaw lajka i suba, bo być może jutro kolejny film.